Hej, witam Cię serdecznie. Na podsumowaniu sesji poświęć kilka minut i za chwilkę dowiesz się, jak się zakończyła sesja na GPW, jak wygląda sytuacja obecnie na rynku krypto oraz zerkniemy oczywiście na rynki światowe. Tak więc pamiętaj, te przypomnienia to właśnie Ty masz okazję tutaj w komentarzu podzielić się wszelkimi istotnymi według Ciebie informacjami, z którymi warto się zapoznać, które mogą wpłynąć na rynki, szarpnąć kursami niejednej spółki. Tak więc daj znać w komentarzu, co istotnego według Ciebie dziś jest warte uwagi. I zapowiadam od razu nagranie, które się pojawi jutro z samego rana. Coś ciekawego się wydarzyło w moim portfelu dywidendowym, tak więc myślę, że to będzie dosyć ciekawy case, o którym warto Cię poinformować, bo być może kiedyś również Ciebie spotka taka sytuacja. Tak więc na to nagranie zapraszam jutro o 8 rano. Tak więc taka nietypowa sytuacja się wydarzyła, której doznałem, że tak powiem, tak więc warto się tym podzielić, żeby wiedzieć przede wszystkim o co chodzi. I tradycyjnie oczywiście pamiętaj o opłacie pay-per-view, tak więc subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli to uczyniłeś, łapa w górę i komentarz, czyli forma dziękuję od Ciebie dla mnie za ten materiał. I lecimy z tematami, tak więc zacznijmy pierw od rynków światowych, tak więc tutaj już sobie dopracowałem temat, że tak powiem, tak więc dzisiaj Niemcy, jeżeli chodzi o DAX-a, sesja spadkowa 13516 punktów w tym momencie, no i DAX-ik ciśnie w dół po wybiciu swojego szczytu. Jeżeli chodzi o Stany, tak więc S&P 500, no cóż by to był za dzień, gdyby Ameryka nie wybiła nowego szczytu, tak więc sesja niedawno wystartowała 3330 punktów, rekordowo w dniu dzisiejszym 37 na końcu, tak więc dzisiaj stan oczywiście równie mocny. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, to dzisiaj bije znów kolejny rekord, 9232 punkty, jeżeli oczywiście ktoś interesuje się indeksami amerykańskimi. Jeżeli chodzi o srebro, to na chwilę obecną $17.84 za uncję. No i teraz mamy odbicie po tej korekcie na srebrze. Jeżeli chodzi o złoto, to również mamy dosyć ciekawą sytuację. Na razie nam się rysuje inside bar na złocie, $1557 za uncję. Tak więc po wczorajszej takiej sesji, która dosyć mocno chyba wytrząsnęła tych, którzy byli gdzieś tutaj zapakowani w kontrakty, tak więc widzimy, że dzisiaj sesja może się dosyć ciekawie wbrew pozorom skończyć, bo zobaczymy, czy ją wyciągną do końca notowań. Jeżeli chodzi o kurs franka, jego zostawiam, tak więc dzisiaj odbicie na franku 3,94 w tym momencie i sesja dosyć mocno wzrostowa, jeżeli chodzi o kurs tej waluty, oczywiście do złotówki, również euro do złotówki 4,23 w tym momencie i sesja też mocno wzrostowa. I jeżeli chodzi o kurs dolara do złotówki, to również sesja wzrostowa 3,82, tak więc dzisiaj złotówka się nam osłabia, a te główne waluty, o których wcześniej wspomniałem, dolar, euro i frank, mocno drożeją. I przechodzimy teraz tradycyjnie do rynku giełdowego. Zaczynamy od tego, czego dotyczą nasze spotkania i omówienia weekendowe. Tak więc to, co tutaj się wydarzyło na gamingu, to już w tym momencie widzimy. Boombit wystrzelił 19%, tak więc gratulacje dla wszystkich posiadaczy. Fajny obrót, mega wzrost, tak więc naprawdę rewelacja. Falcon 19, ale praktycznie bez obrotu. 11bit 5,52 na plusie. Shary 3,53. TS Games 3,20. VIG Games jako indeks, jeżeli ktoś oczywiście rozgrywa kontrakt, 20680, prawie 2 punkty. 1,69 na plusie. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj taniało, to widzimy w tym momencie, że Vivid zrzucił 6% w dół. PB Games 4,26, 7 Level 3,42, CA Games 3,29 i to są te najmocniejsze spadki. Jeżeli chodzi o obroty, to dzisiaj Król oczywiście jest numerem 1 niekwestionowanym i też na podwyższonym obrocie, tak więc cały czas widzimy to starcie podaży z popytem, tak więc pomimo tego, że podaż ciśnie, jest wymiana akcji właśnie na tej spółce, 138 mocno milionów przebite i strata 1%, 275,60 zł, tak więc widzimy, że no, te duże pieniądze oddają te akcje, a z drugiej strony ma je również kto zbierać, tak więc no, sytuacja na CD Projekcie cały czas jest bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi o 11bit, to tutaj mamy 9,5 miliona obrotu, TS Games 4,6 miliona, ULT Games prawie dwie bańki, Boombit 1,7 miliona i Playway 1,3 miliona. Pozostałe spółki, tak jak masz okazję tutaj oglądać, tak więc pamiętaj, że oczywiście w większości jest to New Connect. Jeżeli chodzi o VIG Banki, to dzisiaj BNP zyskuje 3%, Getin blisko 2%, jeszcze handlowy i Millennium nieznacznie na plusie, a traci UniCredit prawie 4%, Boś
2%, mBank 1,70 i to jest ta trójka spadkowa. Jeżeli chodzi o obroty, to PKO BP 41 milionów, PKO SA 30 milionów i potem mamy Santandera blisko 10 baniek, tak więc to jest ten top, jeżeli chodzi o obroty na WIG-u banki. Jeżeli chodzi o branżę OZE, no to dzisiaj nastąpił ten dzień zwrotny tak naprawdę, że tylko Novavis jest na plusie 1,64, a na pozostałych spółkach mamy spadki i najwięcej traci 0,1 Cybaton, 11% na podwyższonym obrocie, tak więc realizacja zysków na 0,1 Cybaton się właśnie trwa. Termo 10%, Biomas również 10% na minusie, Fluid 9% na minusie, ML System 5,33, Remor Soral 5,16 na minusie, również PEP, Columbus i Sunex nieznacznie na minusach, tak więc to są te spadki na OZE, tak więc mamy tą korektę po tych wzrostach, zobaczymy oczywiście, jak głęboko ona będzie i czy przerodzi się w jakieś większe spadki, czy to jest tylko i wyłącznie kaszowanie pozycji zyskowych i zobaczymy oczywiście kontynuację tych ruchów, które miały miejsce na branży OZE. Jeżeli chodzi o obroty, to 0,1 Cybaton spadał na ponad 2-milionowym obrocie, Novavis prawie dwie bańki, Columbus 1,3 milion i bańkę również ML System dzisiaj przekroczyło, tak więc to są te obroty, jeżeli chodzi o OZE. W spółkach drogich pod względem oczywiście ceny akcji, niekapitalizacji, 11bit 5% do góry, Żywiec procent do góry, traci tylko mBank i Wawel, 1,70 mBank, Wawel 0,3, w obrotach króluje Kęty, 10 300 000, 11bit prawie ponad 9,5 miliona, LPP 8 700 000, tak więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o indeksy, zerknijmy, co tutaj się dzisiaj wydarzyło. New Connect dzisiaj bardzo ładnie poszedł, jeżeli chodzi o globalny indeks, tak więc myślę, że no zaraz zobaczymy jakieś rekordziki pewnie. WIG Leki 2,15, WIG Games 1,69, 1,58 WIG Moto, WIG Info potem, tak więc tak wyglądają wzrosty na tych indeksach. I jeżeli chodzi o spadkowe, to dzisiaj WIG Telekomunikacja najmocniej traci 1,87, 1,82 WIG Energia, MS Bas 1,30 czy Chemia 1,18, tak więc to są te najmocniejsze spadki. Obroty dzisiaj to 786 311 154 zł. A transakcji zawarto 80 088 sztuk. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ogólne statystyki dzisiejszej sesji. Jedziemy z WIG-iem 20, tak więc indeks blue chipów Dino dzisiaj urosło 4,5%, tak więc gratulacje dla wszystkich posiadaczy. Play 1% do przodu i tylko jeszcze nieznacznie na plusie PZU, LPP i PKN Orlen. Na minusie za to Tauron 3,30, cyfrowy Polsat 3,29, PGNiG 2,84, Orange również ponad 2% traci. Jeżeli chodzi o obroty, to CD Projekt jest liderem WIG-u 20, 138 milionów, PZU 96 milionów, PKN Orlen 55, KGH 50 czy PKO BP 41, pozostałe spółki, tak jak masz okazję teraz się z tym zapoznać. Tak więc tak wygląda ten najbardziej płynny, największy indeks na warszawskiej giełdzie w dniu dzisiejszym. A jeżeli chodzi o średnie spółki, MWIG 40 wchodzi teraz, czyli Mabion 7,87 dzisiaj na plusie, 11bit 5,52, TS Games 3,20 czy BNP 3,10. To są te najmocniejsze dzisiaj wzrosty na średnich spółkach. Oczywiście przewijam, żebyś mógł sobie ewentualnie zatrzymać, zerknąć, co tam na innych spółkach się wydarzyło. Stal Produkt za to traci najwięcej, 3,5%. CA Games 3,29, Grupa Azoty 3%, czy również Enea na minusie 3%, tak więc to są te spadki. Jeżeli chodzi o obroty, to niekwestionowanym liderem są właśnie Kęty, 10 milionów przebite, 11bit 9,5 miliona, Kruk blisko 8,5 miliona, Energa 5 200 000. Jak widzisz, obroty pozostałe również są atrakcyjne, myślę, że spokojnie dla inwestora indywidualnego, jeżeli chodzi o uwzględnienie ich w portfelu, coś dla siebie spokojnie znajdziesz. Jeżeli chodzi o wzrosty dzisiaj na małych spółkach SBIC 80, to Altus eksplodował 27%, to jest bardzo duży wzrost, tak więc gratulacje dla wszystkich, którzy posiadają te akcje. BSC Druk 7,57, Polnord 7,42, Enter 5,84 i to są te topowe wzrosty dzisiaj na SBIC 80. Jeżeli chodzi oczywiście o
Spadki to Baho Holding 7,63 na minusie, Astarta 6,59, Elemental 6,15 czy Vivid 6,9, to są te największe spadki. I jeżeli chodzi o obroty, to króluje nam dzisiaj Asbis 2 miliony 900, Baho Holding 1 300 000, 1 300 Polnord, Ferro, bańka przebita. I jak widzimy, pozostałe obroty również dosyć ciekawie. Chyba pominąłem rynek krypto, tak więc zostawimy go sobie na koniec, jeżeli chodzi o odniesienie się do tego, co się w tym momencie na rynku krypto wydarzyło, i zerknijmy jeszcze, zanim do tego przejdę, na WIG. A dzisiaj FON na zamknięciu również kosmicznie, PBS Finance 29%, Elkop 28%, Altus 27%, JW Invest 25%, Lock 22, Boombit 19, tak więc widzimy dwucyfrowe stopy zwrotu, fajne obroty w tle, również widzimy na ciekawych wzrostach, i pamiętaj, że to jest tylko i wyłącznie 8 godzin notowań każdego dnia, tak więc jak widzisz, spokojnie na naszej polskiej giełdzie również można bardzo fajnie zarabiać, i to są oczywiście dzienne stopy. Jeżeli chodzi o spadki, to dzisiaj traci u nas najwięcej IQP 24%, Zręb 11%, Simple blisko 9%, czy Baho Holding 7,63% i pozostałe spółki, zerknij. Tak właśnie wyglądają te spadki, jeżeli chodzi o WIG. Jeszcze indeks New Connect nam został, tak więc dla wszystkich wilków z Wall Street zobaczmy, bo dzisiaj indeks sam urósł kosmicznie. Fuh, jakbyśmy widzieli coś takiego, to po prostu kosmos by był. Ale i tak jest bardzo ładnie. AR Finance 50% na zamknięciu, tak więc pewnie będzie troszkę mniej. ARI 44%, 42% Apollo, ADV Ertigo 40%, SCPFL 34% na prawie dwóch bańkach. Gratulacje, jeżeli ktoś posiada te akcje. BLK tutaj ma 33%, również Promise 28%, Innogy 25%, EF Energy 24%, Hemp 24%, no po prostu no ogląda się to rewelacyjnie, tylko pamiętaj, że oczywiście płynność na New Connectie powoduje to, że to ryzyko jest o wiele większe niż na głównym parkiecie i musisz to uwzględniać, jeżeli chcesz wejść na ten rynek i po prostu na nim handlować. Jeżeli chodzi o spadki, no to skoro nie mamy, ta płynność jest ograniczona, no to mamy wystrzały, ale w obu kierunkach, tak więc spada dzisiaj najmocniej Lucardi 22%, Modern.com 16%, Afhol 16%, 14%, Merit i po 14, LG Trade 13, czy CWA 13 i również Onico 13, tak więc to są te najmocniejsze spadki. Jeszcze Ci przewinę, żebyś mógł zerknąć, jak to wygląda na pozostałych. Tak więc no przy New Connectie musisz być przede wszystkim ostrożny, bo tak to wygląda właśnie, jak w tym momencie masz okazję widzieć. I zerknijmy jeszcze na oczywiście rynek krypto, bo go szybko przeminąłem. 65,7 dominacja Bitcoina, a Bitcoin kosztuje 8662 dolary za sztukę w tym momencie. W topowej dziesiątce na CoinMarketCap najmocniejszym projektem jest, jak widzimy, Litecoin, 1% do góry, w chwili obecnej 58 dolarów kosztuje. Najmocniej dzisiaj w topowej setce zyskuje Golem 29%, Swipe 20%, Komodo 15%, MadeSafeCoin 11%, Synetics 9%, i to są te najmocniejsze wzrosty, tak więc widzimy, że nawet na polskiej giełdzie znajdziemy spółki, przedsiębiorstwa, które o wiele lepsze dzisiaj stopy wykręciły, a pamiętaj, że rynek krypto działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, tak więc tym bardziej można powiedzieć, że na polskiej giełdzie jest ok. Jeżeli chodzi o Centrality, to straciło prawie 12%, Bitcoin prawie 12%, potem mamy Krypterium 4,61 czy Bitcoin Diamond 4% w dół, tak więc to są te najmocniejsze spadki. Nie ma jakiegoś również oberwania chmury, jeżeli chodzi o indeks strachu 52, czyli poziom neutralny, rynek w ogóle nie czuje strachu, nie ma też jakiejś chciwości, tak więc widzimy jak na razie takie, można powiedzieć, uspokojenie sytuacji na rynku krypto, przynajmniej w tych oczywiście najważniejszych głównych projektach, które są tutaj zgromadzone w tej topowej setce. Tak więc mam nadzieję, że w tym podsumowaniu dowiedziałeś się, co się wydarzyło na rynku. Przypominam, że daj znać w komentarzu, co Ty ciekawego dostrzegasz i na co zwracasz uwagę, jakie informacje według Ciebie są istotne, z którymi warto się zapoznać. Możesz oczywiście się z tym podzielić. I oczywiście przypominam, jutro 8 rano wejdzie nagranie odnośnie sytuacji, którą miałem miejsce, już można powiedzieć, bo zamykała się ona wczoraj właśnie na moim portfelu dywidendowym. Tak więc
tego będzie dotyczyć to nagranie. Myślę, że bardzo ciekawy case, gdyż Ciebie też może dotknąć taka sytuacja i możesz mieć kiedyś w przyszłości właśnie taki przypadek. Tak więc pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za Twoje wyniki. Trzymaj się, na razie, hej.